Wiewiórki i bobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wczesna pobudka, odwozimy Juny do szkoły na jej wyraźną prośbę, żeby była jasność i no i zaczynamy tak dzień. Także zapraszam was bardzo serdecznie na wydarzenia dzisiejszego odcinka, życząc miłego oglądania. Maszeruję, rzekłbym, prawie że dziarskim krokiem. Po weekendzie, w weekend szkoła zamknięta, więc nie była, no i dzisiaj zmierza do klasy, bez żadnego ponaglania, bez niczego, bez przymusu, bez stosowania środków przymusu bezpośredniego, chociaż wolała najpierw pójść sobie na zjeżdżalnię, ale idzie się przywitać do klasy, a później pójdzie na zjeżdżalnię, a to już jest jej klasa i pani nauczycielka. I już, zostawiliśmy Juny i jedziemy. Przyjedziemy tutaj na przerwę. For the break, we coming? Yeah. Przyjedziemy na... half hour more. I'm just go there and coming back. Okay. I need to make the... Jedziemy zrobić śniadanie. Drugie, bo trochę żeśmy... za późno żeśmy wstali trochę. Więc żeśmy przyjechali, teraz dopiero zrobimy śniadanie i na przerwie jej przyjedziemy. Jest przerwa. W związku z tym piknik. Dowieźliśmy Juny śniadanie warzywne, kukurydza, marchewka, ogórek, mięsko, jogurt, oprócz tego ma oczywiście wodę. Posili się, pewnie później zjeżdżalnia i powrót do klasy. No i Juny dzisiaj zaapelowała o skrócenie pobytu w szkole, w związku z czym zabraliśmy ją już, przywieźliśmy tutaj do restauracji, do teściów, bo tutaj jeszcze dzisiaj wujek z ciocią są, ale nie wiadomo do której godziny wracają. Dzisiaj przyjechali tylko na jeden dzień, a właściwie jeden wieczór do Kokongu i dzisiaj wracają z powrotem do stolicy. Prawdopodobnie. No i co? No i lecimy dalej z tym dniem. Fajnie, że nie pada. Pierwszy raz od kilku dni. Dziewczyny zostały w restauracji tam u teściów z rodziną. Okazuje się, że cińcią, czyli Football Uncle, już sobie załatwił wolne również na dzisiaj i na jutro. A ciocia dzwoniła i chyba z tego co widzę... Kotek, nie drap proszę cię tymi pazurkami tutaj, bo zaraz mi zniszczysz fotel. Natomiast ciocia załatwia to. Jeśli załatwi, to zostaną, nie będą dzisiaj wracali. Jejku, kot, no naprawdę. Mało masz rzeczy do drapania? Mało masz rzeczy do drapania? I jak zostaną, no to super, no to sobie spędzimy jeszcze troszkę czasu. W każdym razie dziewczyny tam właśnie są, a ja wracając do domu na chwilę, bo musiałem tutaj coś zrobić na laptopie znowuż tradycyjnie, coś się dzieje niedobrego. Zaczęło mi stukać straszliwie. Nie wiem, czy to jest kwestia łańcucha, który się na przykład poluzował i zaczął stukać, bo to bardzo głośne było stukanie, czy coś z silnikiem, nie daj Boże. Ta ochrona, osłona na łańcuch jest tak dobrze zabudowana, że niewiele widzę samemu. I boję się, że sam tego nie zrobię, więc mam dwie opcje. Albo oddać do serwisu, albo jednak rozkręcić i zobaczyć, o co chodzi. Motor jedzie. Jakby fizycznie nie spadł ten łańcuch, czyli jakby cały czas to napędza. Więc nie wiem, czy to nie będzie przypadkiem coś tutaj. Zresztą zaraz odpalę i zobaczycie. No nie, jak kręcę tak w miejscu, to jest ok. O, jeszcze zgasł do tego. Dopiero jak w ruchu jest, to nawet przy wyłączonym silniku, zaraz wam to pokażę, jakby coś tam wpadło, chorobcia, albo się odgięło i po prostu ociera o łańcuch. Chyba się nie obejdzie bez rozkręcenia. Powinno się w miarę łatwo dać zdjąć, tylko nie wiem, czy mam takie śruby. Dobra, będę sprawdzał. Okej, okay, to nie było ocieranie się łańcucha, tylko zębatka najprawdopodobniej się uszczerbiła. Co oznacza, że trzeba ją wymienić, no, nie ma siły. Dodatkowo będziemy robili jeszcze zapłon, bo nie odbija. No to przerąbana akcja. No trudno, no trzeba zrobić. Zębatkę wymieniamy w takim razie na nowo.
O, w tamtym motorze robią dokładnie tą samą sytuację. Zębaczka, tak? No, but if you will change it, how much it will be? You don't know. It's expensive? Yes. Don't change it. Yeah, that's what I'm saying. Mm-hmm. Okay. Okazuje się, że ten zapłon, taki mały pstryczek, że to może być jeszcze droższy niż zębatka. No wiesz, się nie chce. Baby, have you left your phone number? Zostawiliśmy motor w serwisie. Za jakąś godzinę mniej więcej ma być do odbioru. Więc przytreptaliśmy sobie niedaleko na szczęście. Tak jak mówiłem, wujek z ciocią zostali. A co to tutaj się dzieje? Co to za balanta tu stoi? O, gambling zamknięty. Jak tam młoda? Przyniosłem ci ubranie do przebrania się, żebyś w mundurku nie siedziała. Zmieniamy. Na sukienkę, okej? Okay? Największe gabaryty nie poruszają się może szybko, ale poruszają się niezależnie od warunków pogodowych. Tam na górze, na pace, mają mieszkanie. Normalnie tam mieszkają. A na dole przewożą towary. Głównie gliniane takie podstawy do mukaty. I jeżdżą takie po całej Kambodży. Idę zobaczyć, czy już motor jest gotowy do odbioru. Motor zrobiony. Wszystko już elegancko działa. Nic nie stuka, nic nie hałasuje. No ale cóż, trzeba było to zrobić. Się zrobiło. Deszcz również nie pada, to najważniejsze. Niby mam kurtkę przeciwdeszczową założoną, ale jak na razie zupełnie zbędnie, niepotrzebnie. Wracam do dziewczyn, do restauracji. Popołudniowy szczyt Kokongu. Niełatwo przedrzeć się przez drogę na drugą stronę. Ale jest to do zrobienia. Odwiozłem dziewczyny do domu. Będą się teraz... No, jeszcze nie będą kładły się spać. Na razie obie usiadły do farb i malowania. Będą malowały kwiaty. Jak wrócę do domu i będę pamiętał o tym, to pokażę wam, co namalowały. Tam jeszcze cały czas Cincią, czyli Football Uncle, z częścią rodziny siedzi. I ja zaraz do niej się dosiądę. A tutaj pan przyjechał, który ma... No właśnie, to są squidy, czyli kalmary. One są wysuszone już w tej chwili. Ale on ma taką specjalną maszynkę, którą, przy pomocy której rozgniata je na drobne takie... No to nie są drobne kawałki, to jest cały czas jeden kawałek. Tylko rozgniata, żeby skruszały troszeczkę. Potem kładzie je na grilla, żeby się lekko obsmażyły i później są gotowe do jedzenia, idealne. Jak weźmiemy takiego zwykłego kalmara, on jest zbyt twardy. Tego się nie da zjeść. Jest zbyt solidny, zbyt zbity. Także po to się właśnie go rozgniata, żeby to mięso było bardziej delikatne. No dobrze, ja już jestem, wróciłem do wszystkich. Taran pojechała na market. Och ty, zaczyna padać znowuż. No niech to. Oj, kamera cała mokra. Moment, już jestem. Pojechała na market z półtorej godziny temu kupić jakiś kubraczek dla Juny, bo się chłodno zrobiło ostatnimi czasy. I dziecko, no może nie marznie, ale musimy ją ubierać po prostu w te ciuszki, które ma. A nie ma takiego typowego kubraczka. No ale nie o tym chciałem. Teściu znalazł przez przypadek płytę DVD z wesela mojego i Tarong. Będę musiał puścić, obejrzeć. Jako, że jestem w tej chwili w restauracji, więc nie... O, troszkę się rozmazało. Więc nie obejrzę na razie, bo nie mam tu laptopa, ale w domu zobaczę. Jak będzie coś fajnego, to wam pokażę. No tak chciałem tylko powiedzieć. Kupili tort, tak po prostu, bez okazji. Z czarną tą polewą, nie wiem jak to nazwać. I Juny jak ogląda Śnieżko. Czekaj, musimy wytrzeć buźkę. Wróciła. Była z kuzynką. Jest, księżniczka. What took you so long? I have to choose which one. Choose 2 hours. 2 hours? Yeah. Not even 1 hour. Over 1 hour. Ponad godziny jej nie było. Prawie 2. A, idę. Wow. Jaki kubraczek. A little bit too big, don't you think? She can wear it later. Trochę duża katana. Co tam masz na plecach? Supreme
No nieźle, nieźle, może być. Ładny kolor, tata lubi pomarańczowy. To nie jedyna kurtałka, jeszcze taka. Disco party? Nie. Z kotkiem. Też Supreme, no dobra. Spoko. Przyleciała do mnie się pochwalić nową kurtałką. Z kapturkiem, to jest czerwony kapturek teraz, Junta. Pokaż Juny. Juny, odwróć się. Yeah, super, to paradna. Się nacieszyłem dziewczynami, znaczy Tarą. Przyjechała, ubrała Junku i zabiera się na kawę do Pug Cafe. Pa, pa. What? Przez te wyjazdy Tarą wpadnę po prostu w gambling. Właśnie zagrałem. Obstawia się numery od 1 do 99 w 5 okienkach od A, B, C, D, E. I jeśli w dowolny wypadnie numer, który się podaje, to się wygrywa jakąś tam wielokrotność. Za 5000 lili gram. Ja sobie wziąłem 2, 13 i 69. Zobaczymy, czy się uda. Jeszcze minuta. Wystarczy w dowolnym okienku 13 albo 69. Pięćdziesiąt cztery, osiemdziesiąt osiem, osiemdziesiąt cztery, czterdzieści, trzydzieści. Nic z tego. Do diabła. Dobrze, chociaż mam szczęście w miłości. Dobrze, że Football Uncle z ciocią wyjeżdżają już dzisiaj po południu, bo normalnie przez nich padam w szpony hazardu i alkoholu. Siedzą już, kupili whisky Ballantine'sa, i gramy w te gry liczbowe już. Straciłem 5000 lili, czyli 5 zeta. I co robię? Idę wyciągać hajs, bo nie mam za co grać. I pić. Przyszedł ktoś to wymieniać. Każda taka zawleczka to jest winner, czyli albo jedna puszka dodatkowa piwa, albo to są różne napoje. Sporo tego, powiem szczerze, jest parę ładnych case'ów. Oczywiście z tym hazardem i alkoholem to są jakby z przymrużeniem oka to wszystko oczywiście mówię. Natomiast faktycznie, tak jak żeśmy wczoraj sobie siedzieli, jeszcze wypiłem kilka piwek z wujkiem, no to dzisiaj jak wjechała whisky, a wjechała na stół, pokażę wam to. U mnie to się zdarza bardzo rzadko, ale się zdarza. Jest. Tak, zastanawiałem się, czy pokazywać, czy nie. No ale w sumie jest to również element mojego daily, no po prostu, czyli dzisiaj tak się dzieje, więc siedzimy, jest wujek, ciocia gdzieś poszła, przez telefon rozmawia, Tarong z Juny, no właśnie, to co tutaj mamy, to jest właśnie ten element hazardu, czyli taka gra, gdzie można obstawiać numery, no i tak sobie przy okazji siedzimy i bawimy się, oczywiście bardzo drobne kwoty, także jest bardzo bezpiecznie. Pokazuję, no już nie będę oszukiwał, że jest inaczej. Dzisiaj imprezowo. Ale wujek wyjeżdża za chwilę, to znaczy za jakieś 2 godziny. I od jutra wracamy do normalnego trybu, czyli już nie tak bardzo imprezowego. I ciągle pada. Ju! Co, nieładnie pachnie? Tutaj jest ślimak. Skorupkę ma pękniętą, widzę. Już pokazywałem wam tego ślimaka, on tu krąży chyba. Nie wiem, kto oczywiście jest ten sam. Ale June jest nim zafascynowana. Nie, dlaczego? Niech sobie idzie, albo niech siedzi. Czemu chcesz go wyrzucić do śmieci? No mogę wziąć. I co dalej z nim zrobimy? No, proszę. O, tutaj ma pękniętą tą skorupę. Ten kawałek. Nie ma go. No okej, okay. Wziąłem go. I co teraz? Ale czemu zatykasz nos? Przecież on nie śmierdzi. Wypuścimy go na trawę, dobrze? Tata go weźmie i wypuści. Okej, okay, czekaj. Idź ślimaku sobie. Nie ma dla mnie dobrych wieści, nie ma dla mnie nadziei. Powiedziałem, generalnie wujek z ciocią mieli wracać już wczoraj. Ciocia zadzwoniła, głównie chodzi tutaj o ciocię, bo ona ma pracę taką normalną,
codziennie musi być w robocie. Wujek jako trener nie ma problemu, tam dzwoni, że będzie dwa dni później, trzy dni później, tam jego asystenci przyjmują drużynę, więc nie ma z tym problemu żadnego. No niemniej, ciocia zadzwoniła wczoraj. Gadała z menadżerem, z ludźmi do zastępstwa, w końcu udało się jej pozamieniać, ale mówi, że już tak o, na ostrzu noża było, ale generalnie, że się udało, no i zostali do dzisiaj. No i ja tak dzisiaj przyszedłem i mówię, a to zostańcie jeszcze do jutra, jak zostaniecie do jutra, to my z Tarong i z Judy pojedziemy z wami do Phnom Penh. No i oczywiście nie, no, ha, 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 śmichy, chichy. I im lepiej impreza się rozkręca, no to trzeba złapała za telefon, dzwoniła. No rzeczywiście nie było jej z pół godziny, tak, trzeba przystać. Po tej pół godzinie wróciła, zamieniła się. I przychodzi do mnie i mówi, także jedziemy jutro razem do Phnom Penh. No i powiem wam, że jestem w szoku. Ja to ja, ale Tarong będzie w szoku, jak jej powiem, że to jedziemy do Phnom Penh. Może się uda z tego wykręcić jeszcze. Mam nadzieję, bo nie mam pomysłu na to Phnom Penh kompletnie. Pewna osoba powiedziała mi kiedyś, że kiedy zaczyna się przygodę z gamblingiem, z hazardem, wszystko jedno, jaka forma by tego nie była, czy jednoręki bandyta, czy gra w kasynie, blackjack, ruletka, wszystko jedno. Ważne jest, żeby na samym początku przegrać i to ostro. Stracić hajs, no wtedy się po prostu człowiek zniechęca i nie ma więcej pokus do takowych dziwnych zachcianek, jak gra hazardowa. No ja dzisiaj, to nie jest jakby oczywiście mój pierwszy hazard w życiu, ale nie jestem hazardzistą i bardzo rzadko generalnie gram na pieniądze, ale dzisiaj wyszedłem na plusie. Nie dużym, ale na plusie. Zła wróżba? Nie, spokojnie. Dzisiaj jeszcze w formie zabawy takiej wspólnej, rodzinnej, żeśmy to potraktowali, ale już jest zamknięte, skończyło się, także temat uważam za kompletnie domknięty. Chociaż zabawa była fajna. Juny dostała pisiaka i idzie do sklepu na zakupy. Co chcesz kupić, Juny? What is it? Ale co to jest? Ja nie wiem, co to jest. Aha, to nie ten sklep. Dobra, idziemy dalej. Myślałem, że to tu będzie, ale widzę, że wyprawa dłuższa. Dobra. Tuesday? Ach, to chcesz! Takiego lizaka jak w kształcie smoczka. Okej. Okay. Tuesday? Mój? A kto ma danka? Daddy, I want that. A krochom? Ja mam that. Juny, wybierz sobie sama. No nie wiadomo, który jest który. Ten jest prawdopodobnie czerwony, tak. Tak, ten. Ten jest red, this is red. To jest czerwony. Okej. Okay. No to bierz go, no chciałeś czerwonego. Nie ma innej. Bierz tego i płacz. No ale musisz pani dać pieniądze. Junkuś. Okej. Purple? Purpurowy? O matko, jedyna. Wszystkie są takie same. Okej. Okay. This. Weź tego. Dobra, zapłać pani. A kto zapłaci? A pieniążki co? Tramroj. Tramroj? Okej, okej, jak pani ha. Zastał nas już wieczór. Część osób odjechała. Nowe osoby się pojawiły. Jesteśmy w tej chwili ciągle jeszcze przy stole w restauracji teściów. Tarong pojechała kupić jakąś zupę. Juny bawi się z dziećmi tutaj. No trudno powiedzieć, czy się bawią, czy oglądają bardziej. No ale myślę, że już powolutku będziemy zmykali stąd do domku. Takie mam wrażenie i poczucie. Jako że Tarong rozwaliła swojego buta, odkleił się troszeczkę, był, więc zabrała moje. I w moich udała się na zakupy. No i jestem troszkę uziemiony, żeby nie powiedzieć. No tak, w sumie uziemiony. Dziadek zabiera z babcią dzieci do domku. Tak to wygląda. Pa, 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 pa. Wprawdzie to jest 200 metrów. No ale pakunek zacny.
i pojechali. No i niby już dotarliśmy do domu, niby już dziewczyny w domku również, ale wujkowie wydzwonili mnie, więc pojechałem jeszcze na chwileczkę spotkać się z nimi. Godzinkę spędziłem z nimi. No i jak lunęło, no to właśnie przyjechałem teraz zmoczony kompletnie, ale jestem już w domu, w związku z czym domykam temat powrotu do domu.